Hej, tu Zale z tej strony. Z okazji zbliżających się świąt życzę mojej rodzinie, krewnym i znajomym zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, oraz wesołego Alleluja. Specjalnie dla Was, kochani, przygotowałem na dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy Wielki Piątek, 30 marca. Zarecytuję Wam taki piękny, wielkanocny wierszyk. W ten poranek wielkanocny, tak słoneczny i radosny, w każdej wiosce dzwony biją, obwieszając wieść przemiłą. Chrystus w nocy powstał z grobu, krzyczą wszyscy wśród narodu. Wreszcie przyszło nam zbawienie, grzechu z raju odkupienie. Niech radosna ta nowina będzie Twemu sercu miła. Wszyscy cieszmy się, radujmy, Bogu chwałę wyśpiewujmy. Bogu chwałę wyśpiewujmy. Wyśpiewujmy chwałę Bogu Jezusowi Chrystusowi, który dzisiaj wstał z grobu, stał się nieśmiertelny i odkupił grzechy wszystkich ludzi całego świata. Chciałem Wam powiedzieć, aby w tym szczególnym dniu, abyście zostawili wszystkie zmartwienia i problemy, które Was trapią. Problemy związane zawodowe, może problemy rodzinne i wszystkie, może polityczne. Zostawmy to dzisiaj obok. Świętujmy razem Wielkanoc i świętujmy razem z Jezusem Chrystusem. Życzę wszystkim miłego popołudnia bądź miłego wieczoru. Pozdrawiam Was, kochani. Na razie. Cześć.